Cześć robaszki, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj nietypowo bardzo, bo Janusz nie wita z Kogródka, tylko wita z piwnicy swojej. Otóż chciałem wam pokazać, jak wyglądają u mnie na końcu marca rośliny kłączowe. Te już tutaj wyciągłem z piasku, ogólnie są zasypane piaskiem. Mam głównie dalie, mam też świeżo zakupione na jesień kanny. Wyglądają tak. I jak widzicie, te rośliny budzą się już do życia. Mają piękne pączki. I teraz tak, chciałbym je troszkę podpędzić, podgonić, żeby one już zaczęły ładnie startować sobie, bo to już jest ten czas. A tutaj też już coś się zaczyna dziać. O, tam na przykład wam pokażę. Ojej, za krótki kawałek. Tu już też coś zaczyna wyrastać. Także to jest już ten czas. I chciałem je troszkę podpędzić, żeby zaczęły rosnąć. I tak, żeby je po prostu sadząc w maju po ogrodnikach, bo je sadzimy do gruntu w maju po ogrodnikach, bo one niestety, ale nie są mrozoodporne, nie zniosłyby tego. Po prostu by tego nie przeżyły. Więc chcę je troszkę podpędzić. Aby je podpędzić, no to w pierwszej części filmiku wkładam je do wody, żeby się napiły wody. Wkładam do wody, wkładam kanny i one tak przez minimum tą godzinkę, chociaż może nawet trochę dłużej, będą się moczyć. Mam napisane, co to jest za dalia. Dalie, kanny. Oczywiście włożę ich tutaj więcej i one się tak będą moczyć. A co będę z nimi robił potem, jak już się namoczą, to pokażę wam w dalszej części filmiku. Nie wiem, czy będzie też z piwnicy, ale po prostu później one pójdą do mieszanki ziemi, tej, w której będą rosły, z piaskiem i do takich pojemników i będą podlewane, zaczną być podlewane. Wyniosę je troszkę do światła i zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście w chłodnym pomieszczeniu, absolutnie nie w ciepłym, bo by była masakra. Więc tak, moje kanny i dalia jedna. Dzisiaj już jest wieczór, więc tylko te, które wam przedtem pokazałem, to te moczyły się około godziny czasu. Mam tutaj taką dosyć sporą doniczkę i mam zwykłą ziemię z Kogródka i żwir, piasek, żwirek, który posłuży mi jako też podłoże. I sypiemy to do tego, do tej donicy, 1:1, czyli jedna łopatka tego. Mieszamy, żeby to trochę to przemieszało. Dobra. Jeszcze. I 4. Przemieszamy troszkę.
zielony mi lata. Wyrzucimy. Dobra. Dobra. I tutaj mam jeszcze tyle. Odsuwam to na bok. I biorę sobie. Wezmę sobie zaraz drugą taką doniczkę, przygotuję, żeby mieć tą taką ziemię zmieszaną, żeby dosypać. Dobra, przygotowałem sobie drugą taką doniczkę z ziemią. Wyciągam teraz kannę, może tą ładniejszą. One będą prawdopodobnie w tym roku u mnie rosły w donicach, ponieważ one lubią w donicach, w gruncie nie bardzo. Słyszałem, że potrafią rozsadzać donice, no ale nie wiem, takie mam tutaj kłącze. Ono już tutaj też puszcza. To mocne światło troszkę. Tu wypuszcza. Nie wiem, może taką tą w sumie mniejszą wezmę, bo ta tu by się nadała do dużego wiadra. O, taką. Ta jest mniejsza. Tu coś wypuszcza. Więc usytuujemy ją w taki sposób. O, postarajmy się z jednej strony. Tak, żeby te zaczątki pączków były skierowane tak jakby w górę. No i w środkowej części tej donicy ją umieściłem. Zasypuję ją, ale nie całkowicie, tak żeby te pączki tutaj troszkę delikatnie wystawały. O, to jest delikatnie przesypana. O, w ten sposób. No, i mamy pierwszą kannę posadzoną. Oczywiście ją teraz trzeba raz na tydzień podlać i ona zacznie nam puszczać przyrosty. W ten sposób ją podpędzimy, że po prostu kiedy już będzie można ją wysadzić w połowie maja, po 15 maja wynieść na dwór, gdzieś posadzić ewentualnie, no to będzie już miała dosyć ładną łodygę i już będzie, że tak powiem, szybciej wtedy zakwitnie, tak? To samo zrobimy z dalią. Dalia też tu się namoczyła. Wygląda tak. Troszkę tej wody się napiła. Ona też już ma tutaj ładnego. Już wychodzi ładny pączek. Także zaraz Wam pokażę, jak z dalią. A więc tak, jeżeli chodzi o dalię, to też mamy tutaj pączek. Układamy ją w taki sposób, żeby była tymi bulwami do dołu. Obsypujemy ją ładnie dookoła, żeby wszędzie tam ziemia wpadła. Oczywiście pączek pozostawiam na wierzchu, a resztę zasypuję. Nie za mocno. O, tak będzie ok. Troszkę lekko przygniotę. No i mamy dalię też. Tutaj lekko pączek wystaje. O, ten pączek będzie się ładnie rozwijał. No i teraz takie dalie, kanny. Tam jeszcze są z opisami ładnie posegregowane. One też będą tak zrobione jak ta kanna i ta dalia. Takie roślinki wynosimy w chłodne miejsce lub zostawiamy w piwnicy, jeżeli jest chłodno. Zaczynamy podlewać i one nam się ładnie podpędzą. Z czasem też
oddajemy je bardziej do widnego pomieszczenia, nie na mocne słońce, bo popali. No i tyle. No i czekamy, aż się podpędzą. Pokażę Wam oczywiście efekty, pokażę jak sadzę je, głównie dalie, bo kanny to raczej będę miał w tym roku w pojemnikach. Ze względu na to, że widziałem parę osób, które hodują te rośliny, które uprawiają te rośliny i właśnie jest to uzasadnione, dlaczego kanna ma być w pojemniku, ale to oczywiście powiem innym razem. Także tak to wygląda. Mamy koniec marca, podpędzamy dalie, podpędzamy kanny, żeby nam ładnie urosły do maja, kiedy to po 15 maja wsadzimy je do gruntu i zaczną kwitnąć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zachęcam do działania. Jak tylko można, to w ogródku. Wiadomo, teraz raczej trzeba unikać wychodzenia z domu, więc nawet tak jak ja w piwnicy, zawsze jest co robić, żeby w przyszłości za kilka miesięcy ten nasz ogródek wyglądał pięknie. Także pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie. Januszek, tym razem nie z ogródka, tylko z piwnicy. No i do zobaczenia w następnym odcinku.